Idea, jaka nam przyświeczy cała, zaczynając ten projekt, to była popularyzacja rolkarstwa i jak widać ta popularyzacja się udaje. Przyjeżdża coraz więcej osób do różnych miast, bo to, tak jak pan zauważył, nie tylko Katowice czy Chorzów, tylko cała aglomeracja śląska, a często mamy gości spoza Śląska. Widziałem dzisiaj osoby z Częstochowy, widziałem dzisiaj ludzi z Łodzi. Także przyjeżdżają ludzie z całej Polski, którzy lubią jeździć na rolkach, a jednak nie codziennie można pojeździć po ulicach legalnie, przy zabezpieczeniu i w miarę bezpiecznych warunkach. Zaczęło się to wszystko we Wrocławiu. Przeniosło się do Katowic, w tej chwili już praktycznie w wielu miastach Śląska, w Opolu również organizujemy i pomagamy w organizacjach ice skatingów, nie tylko w Katowicach. Największe oczywiście w Katowicach, parę tysięcy osób potrafi nam się pojawić na ice skatingu. No cóż, jeździć mogą wszyscy, tak? Od 4 roku życia praktycznie górnej granicy nie ma. Potrzebne są przynajmniej minimum umiejętności, tak? Umiejętność hamowania, umiejętność skręcania, żeby w ogóle pojechać na ice skatingu. Ale jeżeli ktoś opanował te dwie rzeczy, bez problemu sobie radzi i może spokojnie przejechać bezpiecznie całą trasę. Trasa tak naprawdę jest dość łatwa, z tym, że te remonty, które są i zwężenia drogi, tory tramwajowe, no troszeczkę mogą utrudnić przejazd uczestnikom, ale będzie to dla nich kolejne wyzwanie, bo z przejazdu na przejazd staram się urozmaicać im te przejazdy, więc teraz będą mieli fajne wyzwanie. Co mają w sobie tego typu imprezy? Ja myślę, że możliwość spotkania się ludzi, których łączy ta sama pasja. Wszyscy lubimy jeździć na rolkach. Mamy możliwość pojeżdżenia po głównych ulicach miasta, czego na co dzień zrobić się nie da. Na wierzchniach zupełnie innych niż na co dzień, bo raczej tras rolkowych jest niewiele poza jedną w Katowicach, które mamy na trzech stawach, prawda? Także jest szansa tutaj pojeżdżenia po mieście również bezpiecznie, bo pasyście i policji i teamu, który zabezpiecza całą trasę i pomaga wszystkim uczestnikom, żeby było bezpiecznie. Integracja ludzi, super zabawa, super atmosfera, super ludzie. Można spotkać tutaj ciekawych ludzi, przede wszystkim jest fajna atmosfera, bardzo ładna pogoda, można się dotlenić. Organizacja coraz lepsza, z wydarzenia na wydarzenie naprawdę coraz lepiej to funkcjonuje, coraz więcej ludzi bierze w tym udział. Fajne jest to, że stawia się jednak na to bezpieczeństwo, że jednak mało jest tych wypadków, a jest bardzo fajna zabawa, wszyscy jakby gromadzą się w jednym celu, prawda, żeby wspólnie spędzić ten czas fajnie na rolkach. Fajnie jest to, że w tej imprezie jest to, że promuje się jakby taki ruchowe spędzanie wolnego czasu, nie jednak siedzenie przed telewizorem, to jest fajne.